Siemanko, witam Was na moim kanale, jestem na przygodzie, ja jestem Szogun i dzisiaj po raz kolejny, jeżeli mnie pamięć i liczenie nie myli, to po raz 20 spotykamy się przy Pogadajmy O. Dzisiejszym naszym tematem jest Wiedźmin RPG wydawnictwa Copernicus Corporation w Polsce. Razem ze mną przedstawiciel tego wydawnictwa Jakub. Dzień dobry, wieczór. Cześć. Jakubie, zostałeś, że tak powiem, wytypowany. Ciężko by nawet powiedzieć przez kogo, przez Facebooka, a raczej osoby, które obsługuje wasz czat, jako specjalista, jako redaktor głównej linii tej wydawniczej Wiedźmina. Zgadza się. Tak, to będę ja. Powiedz mi, bo tak przyznam szczerze, bez bicia, kiedy zaczęła się wasza przygoda z Wiedźminem? W którym roku ta gra została przez was wydana? To są dwa bardzo różne pytania. Nasza przygoda z Wiedźminem zaczęła się dobry rok przed wydaniem wersji anglojęzycznej. Tutaj sobie wspomogę się notatkami, żeby tutaj niczego nie skłamać. Ale Witcher po angielsku powstawał dosyć długo. Myśmy szykowali się do wydania go przez też dłuższy czas. Zresztą to było w ogóle tak, że ja zostałem przez Copernicusa do współpracy wciągnięty właśnie z okazji tych przygotowań do wydawania Witchera po polsku. Po to mnie do tych działań zaproszono i właśnie poznaliśmy się najpierw z Copernicusem pod tym kątem, jak nam się współpracuje razem, a potem siedliśmy do robienia wspólnie tego właśnie polskiego Wiedźmina. W którym? W końcu to roku się zaczęła ta przygoda? Orientacyjnie, nie, jak się pomylisz o pół roku, to nikomu głowa raczej nie spadnie z karku, także spokojnie. Wiedźmin z tego co, jeśli dobrze pamiętam, to wyszedł u nas. No to jest. Przez tę pandemię ciężko się oczywiście to wszystko liczy. Wydaje mi się, że on się w 2018 roku pojawił po angielsku. Na Genconie na pewno go wypuścili. A po polsku się ukazał rok później, czyli to będzie 2019. Rok 2019. Ej, wbrew pozorom zdawało mi się, że ten system jest ciupkę starszy w waszym wydaniu. O ile? Znaczy, już powiem ci dlaczego. Szybkie sprostowanie, bo masz prawo nie wiedzieć. Ja przez 8 lat, czyli od 12 roku do 20, praktycznie grałem tylko w Warhammera drugą edycję. Potem gdzieś wśród znajomych. Tak, i to wcale nie jest kłamstwo, to jest najszczersza prawda. Jeszcze wtedy nie myślałem o nawet prowadzeniu kanału. Po tych 8 latach wśród znajomych pojawiła się myśl, zagrajmy w coś innego. Tu się pojawił Zew Cthulhu, który też mnie bardzo wchłonął, bardzo lubię ten system. I pod względem mechaniki, ogólnie settingu, jak i właśnie samego lore, który stworzył pierwotnie Lovecraft. No i potem gdzieś zaczęła właśnie się taka myśl właśnie, kurde, lubię to, co robię, zacząłem mistrzować, ludzie mi mówią, że wychodzi fajnie i pojawiła się myśl, że okej, zrobię swój kanał. No i tutaj już się pojawiła fala, chłonę wszystkie systemy jak gąbka i wychodzi dużo nowych rzeczy. Jakby po zbiórce właśnie między innymi Zewu Cthulhu polskie RPGowanie bardzo się odrodziło i zaczęło powstawać mnóstwo różnych systemów przez różne wydawnictwa. I mi ciężko jest... Wcześniej już się zaczęło. Znaczy, tak ostatnio gadałem z Iris z Lance Macabre i ona tak powiedziała, że w sumie to ta zbiórka taki spowodowała boom i mi ciężko jest być na bieżąco. Mam inne,
inne trochę inogląd trochę na to, bo ja się jestem obecny w tej sferze wydawania RPG-ów w Polsce mniej więcej od 2010 roku. To był środek takiego dołka, który mieliśmy, kiedy tych systemów właśnie wychodziło stosunkowo niedużo. I to się wszystko powoli rozkręcało. I te między rokiem mniej więcej 2000, znaczy po roku 2015 mniej więcej, zaczyna się taki bardzo wyraźna tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o polskie RPGi. Zbiórek na RPG robi się więcej, tych systemów okazuje się z roku na rok coraz więcej. No i Black Monk ze swoim Zewem Cthulhu wszedł właśnie w tę tendencję zwyżkową, która trwała już od kilku lat. No i oczywiście podbił ją w sposób taki widowiskowy. Spektakularny. Powiedzieć. Dla i natomiast tendencja, ona trwała już od kilku dobrych lat. To nie jest przypadek, że Black Monk, wydawnictwo, które zajmowało się wcześniej planszówkami, zaryzykowało z tym Zewem Cthulhu. Bo to jednak było duża inwestycja z ich strony, duże zaangażowanie w projekt, który no, wymagał przebranżowienia się trochę. Ale warto pamiętać, że Rebel zapowiedział deteki wcześniej zaczął przedsprzedaż deteków, niż była zbiórka na Zew Cthulhu piątej edycji. No wiadomo, z każdym ma swój punkt siedzenia, troszkę inaczej na to patrzy, ale puentując to chciałem powiedzieć, że mi ciężko jest nadążyć za nowościami, jednocześnie nadrabiając to, czego nie znam, co zostało wydane lata wcześniej. Stąd też ogólnie lubię Wiedźmina, zarówno grę, zarówno książki, jak i stary polski serial, gdzie grał Żebrowski. Wiem, że on wygląda komicznie dzisiaj, ale no jest to takie małe zwieńczenie naszego narodu polskiego. Da się obejrzeć, to nie jest tak, że nie jest oglądalny, da się obejrzeć. Dlatego ciężko jest nadążyć. Jak mówię, okej, jestem Wiedźmin, spoko. I postanowiłem właśnie po zakończonej kampanii z Summerlandem, z Wikingami od Gramela, mówię, dobra, biorę się za Wiedźmina, mówię, to było zawsze takie moje marzenie, żeby do tego usiąść, trwa, dopiero w sumie zaczęła się cała nasza kampania, ale to może na innym raz. Jakubie, bo poza tym, że jesteś członkiem wydawnictwa, redaktorem głównym tej linii, czy ty prywatnie lubisz sobie pograć w RPG-i, czy raczej wolisz je tworzyć i wydawać? Lubię grać w RPG-i, lubię prowadzić RPG-i, lubię tłumaczyć, redagować i pisać RPG-i. Poza tymi dobrociami, które wy jako Kopernikus wydajecie, lubisz zajrzeć do tytułów z innych wydawnictw? Właśnie między innymi Black Monki, o których wspomniałeś? Black Monk wydaje stosunkowo niedużo gier, które są jakoś specjalnie interesujące dla mnie akurat. Zew oczywiście mam, ale powiem szczerze, że więcej grałem dużo w poprzednią edycję Zewu, tą, którą Galmadrin, tak to się nazywało, to wydawnictwo, no, no krótko bardzo weszło na polski rynek, wydało. To ta okładka taka z Cthulhu na Bałtyku. Niestety nie znam, no, nie będę ukrywać, nie znam. Natomiast z rzeczy, które wydaje Black Monk, to tak naprawdę tylko Miasto Mgły było czymś, co mnie bardziej interesowało, no ale w nie też grałem już wcześniej, w związku z tym nie był to dla mnie jakiś wielki przełom, tam sobie oczywiście nabyłem, natomiast no, para, jaka była związana z graniem w ten system, to już uszła wcześniej, no bo się wcześniej w niego pograło. Jest... Więcej rzeczy fajnych dla mnie wydaje Sting, wydają Alisi. Tak, no Alisi kontynuują linię Vampira, teraz druga Inkwizycja w drodze. Świeżo też zakończona jakiś czas temu zbiórka dodatków do kultu. Cała w ogóle zbiórka spieraczka z Cienia Władcy Demonów, które też cieplutko polecam. Podbiło moje mroczne serduszko. W ogóle mam wrażenie, że bardzo zrobił się ogromny wybór właśnie na rynku.
zarówno z takich głównych wydawnictw, no to jest niedużo, ale takich tych mikrowydawnictw, takich nie wiem jak Bielmo, nie przychodzi mi nic innego do głowy w tej chwili, jest całe mnóstwo. No jak ja chociażby z moimi dworami, prawda? Dokładnie. Dwory końca świata. Nie miałem jeszcze przyjemności się zapoznać, ale jest gdzieś tam z tyłu głowy, bo czytając, nie chcę skłamać, czyje to były posty na fejsie, to było chyba w związku z zbiórką na ten ostatni dodatek Dworów Końca Świata. To jakoś niedawno, z pół roku temu miało miejsce. I gdzieś tam, w listopadzie zbieraliśmy. Tak, i gdzieś tam mam z tyłu taką odhaczkę, że to jest coś, co chcę poznać, chcę się z tym zapoznać, więc ciężko mi jest po prostu nadążyć z tym ciągiem. Ja, tych małych takich mikrowydawnictw, tak naprawdę pojedynczych osób albo niewielkich grupek, które wydają swoje RPG-i, jest dużo, bo okazało się, że da się na te RPG-i zdobyć finansowanie. No to szlaki tutaj przecierał Andrzej Rylski ze swoim Diademem, Oglarz z Ochetem, no i w tym samym czasie też na druga edycja Dworów, ta moja też na zbiórce się fundowała. Te udane zbiórki, potem udane i przedsprzedaże, bo część tych zbiórek są tak naprawdę przedsprzedaże i takie zbiórki, które się udawały z dużymi pieniędzmi już zebranymi, no to one dały znak, że można się tak pobawić. Ludzie z tą formułą zbiórek też eksperymentują, robią zbiórki na kilka systemów jednocześnie. Teraz jest w końcu zbiórka jednocześnie na ten superbohaterski system Odenca, zdaje się, i na dodatki horrory, tak, i na dodatki do Midgardu, co jest fajną inicjatywą. Sting ogłosił, że będzie teraz robił zbiórki. Do ten World Wide Wrestling bodajże. Mogę ale on teraz powiedział, co ciekawe, co powiedział Sting, to jest to, że on będzie robił zbiórki bez tego progu podstawowego, tego, co się celem nazywa na zbiórce, tylko ile zbierze, tyle wyda. Myślę, że to jest ciekawa inicjatywa. Myślę, że oni w ten sposób chcą po prostu trafić do swoich najwierniejszych fanów, i którzy zainwestują swoje pieniądze i będą mieli jakiś unikatowy podręcznik, który trafi tylko do nich, tak? Nie będzie go w regularnej sprzedaży. Jasne. Ale dobra, bo my się tak rozgadujemy na temat wydawnictw, wydawania RPG-ów. Jest tego dużo, a w tym całym natłoku, no to faktycznie Kopernikus jest tym, co trwa niezmiennie. Dzięki temu podsunąłeś mi pomysł, zrobię chyba oddzielny odcinek, zaproszę ze 3-4 osoby z takich właśnie główniejszych wydawnictw i sobie pogadamy o wydawaniu. I to też myślę, że może być fajne, bo każdy z was ma inny trochę punkt widzenia. Tak, to będą bardzo różne perspektywy. Tak, z jednej strony dlatego, że te wydawnictwa wydają różne rzeczy, ale też dlatego, że wydają w różnych modelach, na różne sposoby. Jedni wydają właśnie głównie przez zbiórki, inni wydają robiąc tylko przedsprzedaże. Jedni mają dużo małych tytułów, inni mają kilka większych linii wydawniczych, które ciągną. Te linie wydawnicze działają inaczej niż takie projekty na zasadzie cały system wychodzi w ramach zbiórki, bo ma tam, nie wiem, ze 3 dodatki tylko. To są bardzo różne doświadczenia, bardzo różne sposoby podchodzenia do wydawania RPG-u, więc zapraszaj ludzi, niech rozmawiają. Tak, właśnie już zaczynam sobie w głowie plan układać i pewnie szybko nie zasnę, jak skończymy naszą rozmowę, ale to moja zagwozdka. Wiedźmin RPG. Systemy, jak już wspomniałeś, wydane przez was w Polsce w 2019 roku, plus minus tam błąd pamięciowy. Jakie według ciebie, według wydawnictwa, są takie podstawowe założenia tego systemu? Czy gramy tak zwaną jesienną gawędę, czy to jest klimat dark fantasy, czy jednak gramy troszkę tak jak w DDK-ach epicko? Jakbyś ty to usadowił?
Sam podręcznik mówi, że to jest takie bardzo specyficzne dark fantasy. Ja lubię mówić, że to jest gra o ludziach, którzy mają za sobą jakąś przeszłość, ale którzy zostali oderwani od swoich korzeni i rzuceni w świat, który bardzo szybko się zmienia. Świat, który w niektórych interpretacjach mógł być wręcz światem trochę apokaliptycznym. Z jednej strony mamy przepowiednie mówiącą o nadejściu białego zimna, z drugiej strony mamy wojny, które rozrywają kontynent, z trzeciej prześladowania religijne, świat i rasowe oczywiście. No, świat się wali dookoła postaci. I konstrukcja tego systemu jest taka, że tworząc postać, ustalamy też dosyć dużo na temat tego, kim ona była wcześniej, co ona robiła, jaką drogę życia ma za sobą, co jej się przytrafiło dobrego, a co nieprzyjemnego w tym życiu. I w związku z tym dostajemy kogoś, kto, no, takiego bohatera z doświadczeniami. Bohatera, który przez coś musiał się przeczołgać, żeby dojść do tego momentu, w którym się znajduje. Ja znowu lubię myśleć o tym systemie. Jak robię jakieś rzeczy do tego systemu, to przez ten pryzmat staram się do nich podchodzić, że to jest gra o budowaniu na popiołach. O szukaniu sobie miejsca w tym świecie, tym, który spłonął w ogniu wojny, na tych stosach, które rycerze płonącej róży rozpalają w atakach skojatel na ludzkie osady. I jak w ten sposób się gram i prowadzę ten system, to te sesje wychodzą bardzo fajne. Są sesje, w których jest oczywiście sporo takich trudniejszych moralnych wyborów, no bo wiedźmin, tak? Bo jak mam wybierać między złem mniejszym lub większym, to wolę nie wybierać wcale, tak? Tak, słynny cytat. Powiem szczerze, że bardzo się to pokrywa z moim tokiem rozumowania. Zapewne jako wydawnictwo macie sporo pracy i nie jesteście w stanie przejrzeć wszystkich materiałów tworzonych przez, nie chcę użyć słowa influencerów, lubię używać słowa aktywistów internetowych, którzy gdzieś tam tworzą swoje materiały. Ja staram się przedstawić przygody w Wiedźminie Trójki moich głównych bohaterów, czyli dwójki Wiedźminów, Wiedźmina ze szkoły Wilka Farkasa, Wiedźminki, kobiety ze szkoły kota o imieniu Mewę oraz krasnoludzkiej baby Hildy. No, Agata taki wybór podjęła. I staram się pokazać życie codzienne. Jakieś przygody, jakieś problemy, ale właśnie nie w taki sposób heroiczny, epicki, tylko w taki zwykły, codzienny. Przykład. Nasza Hilda właśnie podróżowała z Mahakamu do Cintry i gdzieś tam w drodze za zimą w stronę Mariboru, jeżeli mnie pamięć nie myli, musiała kimnąć w lesie, no bo noc ją zastała. Kogo spotkała w jaskini? Elfkę ze Skojatel, siedzącą w jednej jaskini z temerskim żołnierzem. Po prostu mieli potyczkę, potyczkę przerwała Wiwerna i z obu oddziałów oni jedni zostali w tej jaskini i z nieznanych powodów nie umieli się rozdzielić przez 3 dni. Tam się zawiązała pewna więź. To już samo w sobie jest bardzo skrajne, ale jest możliwe, bo życie pisze różne scenariusze. I tu na przykład jakieś przygody zaczęły. Bardzo fajne jest pokazane, szczególnie można to wyłapać, jak ktoś ma bystre oko, w serialu Netflixa, jak to Geralt z odcinka odcinka. Raz wygląda lepiej, raz wygląda gorzej, tu coś jest nie tak, tu ma uszkodzoną zbroję, nie ma pieniędzy, żeby ją naprawić. I to też będę starał się pokazać, bo to jest dopiero początek tego, jaki los będą przeżywać moi właśnie bohaterowie. Raz jest na wozie, a raz jest pod wozem. No, jak w życiu. No i taka jest konstrukcja tego systemu, bo w starterze, który wypuściliśmy do sieci, jak ten podręcznik przygotowywaliśmy, to jest napisane nawet, żeby... To jest taki system, w którym warto zaufać kościom.
bo zasady są tak skonstruowane, żeby wspierały powstawanie tego typu historii, o których mówisz w trakcie sesji. I pod takim kątem też, jak my szykujemy jakieś materiały do wrzucenia, jak przeglądamy fanowskie materiały, które też trafiają na jakieś różne stronki związane z tą grą, no to pod takim kątem tych materiałów szukamy, takich, które będą fajnie grały z tymi koncepcjami, fajnie je wspierały, fajnie je pokazywały. Mam nadzieję, że w natłoku pracy uda Ci się zajrzeć na mój kanał i zobaczyć moją perspektywę, sposób prowadzenia i przedstawienia świata Andrzeja Sapkowskiego, który zapoczątkował w ogóle i seriale, i książki, i gry, bo to jego wymysł. No jego... tak, bo to wszystko się bierze na przykład bierze z sagi i z opowiadań. To, co mówisz, że Geralta nie stać było na naprawę zbroi, to jest przecież ważny wątek w tym opowiadaniu z Toplerem, gdzie tam udało mu się w Nowigradzie kupić nareszcie porządną, skórzaną, czarną kurtę, ale musi ganiać Dopplera i mu się porwała i ojejku. Ojejku, no, życie codzienne. Tak, tak. Wtedy jest taki świat, w którym się żyje, tak? I w systemie w związku z tym mamy zasady takie, że się nam rzeczy psują, że trzeba pójść czasem do medyka, że dobrze się wyspać to jest coś, na czym postaciom może zależeć. No to Skoro wspomnieliśmy już o samym Sapkowskim, jak warto trzymać się wydarzeń tego, co on stworzył w książkach? Czy są może jakieś inne dzieła, którymi warto się inspirować? To jest tak. System jest napisany z wielką rewerencją dla książek. To widać na każdym kroku, to widać w komentarzach autorów, bo na końcu podręcznika mają takie wstawki o sobie. Oczywiście gra jest na licencji od CD Projektu. I to... No, sama okładka nam mówi, bo to no, była tak naprawdę trochę taka transakcja wiązana z projekt. Zaczynał pracę nad cyberpunkiem od Pondsmithów, a Pondsmithowie zaczęli pracę nad grą papierową w świecie Wiedźmina. Więc licencja jest od CD Projektu, ilustracje są od CD Projektu, to są grafiki koncepcyjne z gier, to są ilustracje, które się pojawiły na kartach do Gwinta. Oczywiście są jakieś tam ilustracje, które zostały przygotowane na zamówienie samego wydawnictwa, no ale styl jest ten, który nadał, ten ton nadał CD Projekt i domyślną epoką opisaną w podręczniku głównym, są czasy między drugą a trzecią grą wideo, między Zabójcami Królów a Dzikim Gonem. W rozdziale dla Mistrza Gry jest nawet taka ankietka specjalna, którą można rozdać graczom, żeby ustalić, jaki jest stan świata w tych dwóch pierwszych grach, co mi się szalenie podoba i co przy kampaniach stosuję. Natomiast tak jest to wszystko zrobione, że naprawdę nie ma wielkich problemów z zagraniem w czasie opowiadań, w czasie sagi. I ja często prowadzę właśnie w czasach opowiadań, zanim się to wszystko posypało, bo ten świat jest wtedy troszeczkę też inny, troszeczkę może przyjaźniejszy dla postaci graczy. I ta apokalipsa, powiedzmy, która jest tematem dla późniejszych epok, ona się zaczyna. Fajnie zacząć grać w Cintrze tuż przed Nilfgaardzkim najazdem, bo wtedy te różne, no, te tragedie, ten kataklizm, który się przetacza przez najpierw to królestwo, a potem kolejne królestwa północy, no to on się dzieje na naszych oczach i mamy kampanię gotową poniekąd.
kampanię o odnajdywaniu się w tej niespokojnej epoce. Nasza rozmowa będzie wypuszczona już pewnie za gdzieś w, myślę, kwietniu dopiero. Dlatego już moi bohaterowie będą po tych wydarzeniach, ale tak, dwoje z nich zmierza do Cintry, więc też tak planuję, żeby to właśnie cała ta wojna się zaczęła, choć same wydarzenia dotyczące Geralta, Ciri, Białego Zimna, że tak powiem, brzydko wyciąłem ze swojego świata. Nie dlatego, że nie lubię tego, bo to jest cudowny wątek i płakałem grając przy różnych zakończeniach, ale dlatego, żeby moi gracze nie skupiali się na tym, żeby spotkać Białego Wilka, żeby dołączyć do tego wątku, który już jest. Ja chcę stworzyć swoje historie oddzielne, dlatego jakby same postacie możemy spotkać, zakładam taką możliwość w którymś momencie, jednakże nie skupiamy się na tych wątkach, które już powstały. No, to jest duży świat, tam natknąć się na samotnego białowłosego Wiedźmina na szlaku, to szanse są nieduże. Są nieduże, ale jak życie maluje scenariusze, wszystko jest możliwe. Moi gracze jeszcze do końca tego nie wiedzą, ale jedni przecinają szlaki drugich. I tam, gdzie, nie wiem, przykładowo Hilda zmierza, w tym samym czasie zmierza inna postać. Zobaczę, jak to wyjdzie czasowo, czy oni mają szansę się spotkać. Jeżeli tak, to będzie crossover dwóch postaci. Jeżeli nie, no to postać, która przybędzie później, będzie mogła usłyszeć, nie wiem, o jakichś czynach tej pierwszej. I tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do drugiej części pytania, czy są jakieś inne dzieła, może niekoniecznie stricte wiedźmińskie, ale powiedzmy, nazwijmy to słowiańskie, bo jednak Wiedźmin w jakiejś bazie Słowian, nie mówię o grze, tylko o mitologii, o wierzeniach, o kulturze, żebyśmy nie pomylili. Czy jest coś, czym można się inspirować poza samymi dziełami Sapkowskiego? Znaczy, Sapkowski ten świat stworzył ze stosunkowo niedużą ilością odwołań do słowiańszczyzny jako takiej, może poza samymi nazwami, bo się bardzo Sapkowski lubił bawić słowem, wyszukiwać ciekawe nazwy, ciekawe imiona w rozmaitych kronikach, wilkierzach i tak dalej. Natomiast to, na czym bazował wiele swoich historii, przynajmniej tych z opowiadań, to są baśnie. Baśnie opowiedziane trochę na nowo, troszeczkę bardziej cynicznie, ale te baśnie Andersena, baśnie braci Grimm, które akurat same ze swojej natury są dosyć mroczne, no i oczywiście ich bardziej popularne interpretacje, takie te, które się w popkulturę mocniej wgryzły, czyli przede wszystkim disneyowskie. I bawić się z rozmaitymi baśniami, które opowiadamy na nowo, no to jest sedno tego, co się dzieje w tym procesie twórczym Sapkowskiego przy pisaniu wiedźmińskiego świata i z czego korzystali też obficie twórcy CD Projektu. Oni sięgali właśnie też nie tylko do samych baśni, ale też innych dzieł kultury. Tam w pierwszej części Wiedźmina w końcu mamy dużo cytatów z polskich romantyków, przede wszystkim Mickiewicza. No i Słowackiego też niemało. W Wiedźmina jedynkę grałem, ale ja byłem wtedy szczyl, bo chodziłem jeszcze do technikum. To było jednak dobrą dekadę temu. Nie zwróciłem uwagi. Wiesz co, aż mnie kurci zainstalować jedynkę, bo mam oryginalną cały czas i chyba zagram jeszcze raz, żeby wyłapać te smaczki. A propos tego, co powiedziałeś, to mi się przypomniał smaczek z trzeciej części gry, jak jest tam te zadanie z Cairo Metz i ona te myszy zamienia w karoce i tam jest, jak w kopciuszku. I wtedy Geralt właśnie parafrazuje, powiedział, że kopciuszek nie uciekł z balu, tylko biegł obok fontanny, w fontannie był jakiś stwór, nie pamiętam, czy utopiec, czy jakieś inne tatałajstwo. I to właśnie to ją zabiło i potem ktoś inny ten pantofel założył. To teraz rozumiem to nawiązanie po tym, co powiedziałeś. Czyli tak naprawdę możemy sięgać do braci Grimm, do Andersena oraz do innych dzieł.
I świat Wiedźmina jest tak, tak skonstruowany, że jest bardzo pojemny, bardzo łatwo wkładać do niego rozmaite inspiracje z różnych stron. Mamy taką przygodę wprowadzającą do Witchera, do ściągnięcia za darmo. Ona się nazywa Szklana Góra i tam są elementy z kilku różnych baśni są połączone. No przede wszystkim baśnie o Szklanej Górze, ale nie tylko. I pojawia się jako tam element tła z kolei celtycka bogini Morrigan. I elementy z tej przygody na tyle się spodobały, że teraz w jednym z nadchodzących dodatków ta bogini się pojawia oficjalnie w tym uniwersum papierowego Wiedźmina. W związku z tym to wszystko jest tak skonstruowane, że można czerpać z masy różnych miejsc, przenosić pewne nawiązania z rozmaitych bardzo dzieł kultury, no bo taki jest zamysł tego świata. Wiedźmin jest jakimś tam komentarzem właśnie do naszej kultury popularnej. I tak go sobie wymyślił Sapkowski. To czemu my mamy nie robić z nim tego samego? Bardzo dobra myśl. Po raz kolejny w tych kilkudziesięciu już minutach otwierasz mi kolejne drzwi w mojej głowie, które idą w troszkę inną stronę, żebym rano tylko to wszystko pamiętał. Powiedziałeś... Będziesz miał nagrane. Tak, zawsze mogę sobie odświeżyć, rację. Widać, kto dzisiaj dobrze się wyspał i jeszcze myśli. Powiedziałeś przed chwilą, chwilę temu, że warto oddać swój los w ręce kości. Mechanika, która się nazywa interlock, według mnie dość banalna. Na pierwszy rzut oka, jakby tutaj system walki jest bardzo fajnie rozbudowany, ale skupmy się na razie na podstawach samej mechaniki. Co jako ty mógłbyś o niej powiedzieć? Znaczy, warto od razu zaznaczyć, że z interloka został tu w zasadzie tylko fundament. Mhm. Zmieniło się to, jakie postacie mają cechy, jak one się nazywają, jak działają, jak funkcjonują zdolności, czy tam skille, bo powiedzmy w ten sposób, jak się postać rozwija, co to są profesje. Masa rzeczy działa zupełnie inaczej niż w interloku i tym starym, klasycznym, który znamy chociażby z Cyberpunka 2020 i tym odświeżonym pod Cyberpunka Reda. Tak naprawdę ta mechanika Witchera to jest trochę tak jak Blades in the Dark jest na teoretycznie w rodzinie mechanika Apocalypse World, tak? Mm-hmm. Ale rozpoczęło swoją własną gałąź tych mechanik. Czy piąta edycja Legendy Pięciu Kręgów jest spokrewniona z Star Warsami czy Genesis, ale jest inna, inaczej funkcjonują. Tam kostki, tam są w ogóle inne kostki przecież, więc inne rzeczy wychodzą w trakcie gry. No ale fundament rzeczywiście jest taki, że mamy cechę, zdolność i rzut 1K10. I to jest rzeczywiście bardzo proste do zrozumienia, bardzo proste do wytłumaczenia. Nawet jak dochodzi szczęście i pech, które się pojawiają w sytuacjach stresowych, no to nie jest to jakaś mechanika, która by była współcześnie zaskakująca czy przełomowa. Natomiast urok Witchera polega na tym, że to jest system, który z jednej strony ma wiele kolejnych warstw tej mechaniki, którą odsłania. One są opisane właśnie jako kolejne warstwy. Są zasady podstawowe, jest walka dla początkujących, są zasady zaawansowane, gdzie walka się robi bardziej skomplikowana, można włączyć w nią magię, czy konflikt społeczny, który jest obecny w końcu w tym systemie. Mamy dalej
Mamy dalej zasady opcjonalne, rozmaite, które tutaj mogą wejść do tej gry i które jednym się spodobają bardziej, innym mniej. Będą mogli sobie wybierać spośród nich, co ich najbardziej interesuje. No i właśnie, można ten system też chodzić etapami, uczyć się go krok po kroku. I im więcej się korzysta z tego, co podręcznik daje, z tych kolejnych warstw. Witcher jest jak ogry i cebula, tak, ma warstwy. Okej. To tym ta gra się robi ciekawsza, tym bardziej pokazuje, w czym różni się od tego Interloka właśnie, który znamy z innych gier, który tutaj ma ten wspólny rdzeń, ale ten rdzeń gdzieś tam nam po drodze no, zostaje właśnie już tylko tym fundamentem, na którym budujemy różne ciekawe rzeczy. No to wiesz, a po drugie to jest system, który przemyca trochę takich nowocześniejszych też mechanik. Jak zwróciłeś na pewno uwagę, profesje są tak naprawdę drzewkami rozwoju. W tych drzewkach rozwoju mamy zdolności, które pozwalają graczom wprowadzać rozmaite elementy świata na sesję. Tutaj mam bazę. Tutaj mam jakiegoś znajomego, który przyjdzie mi z pomocą. Jakiegoś dawnego kochanka, patrona. Mamy wylosowanych przy tworzeniu postaci jakichś rozmaitych znajomych, którzy się pojawili gdzieś w życiu postaci i których zarówno gracze, jak i mistrzowie gry mogą wykorzystać. No ale mamy też mechaniki, które mówią po prostu rzuć, a będziesz mieć budżet punktów na wprowadzenie czegoś do opisu świata. Tak, tu muszę zrobić ukłon w waszą stronę, bo fajnie zostało to zrobione dla osób, które z reguły mają na przykład problem z historią postaci. Tutaj są gotowe tabelki, można sobie poturlać, można sobie powybierać, jakby jest gotowy taki wzór. I tak jak stwarzałem pierwsze te postacie główne do naszych przygód, i w sumie po raz pierwszy, to może nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy tak dokładnie przeglądałem podręcznik, czytałem i razem z tymi osobami te postacie tworzyłem, to naprawdę jest kawał świetnej roboty pod tym kątem, że zarówno pochodzenie, jak i każda znajomość, zarówno przyjaciel, jak i wróg, może wnieść naprawdę wiele do naszych przygód jako wątek poboczny. Niespodziewana wizyta, czy w bardzo kiepskiej sytuacji ta pomocna dłoń, która nagle też pojawiła się znikąd. To jest bardzo fajny zabieg. No, to wszelkie pochwały należą się twórcom systemu, czyli przede wszystkim Kodiemu i Lizie Pondsmithom, którzy to tak, a nie inaczej zrobili. Ja też uważam to za strasznie fajną część systemu. Jak prowadzę na konwentach Wiedźmina, czy też formalnie Witchera, tak, to zawsze staramy się poturlać, wylosować te postacie na początku, bo to jest świetna okazja do powiązania postaci w drużynę. Mamy coś wspólnego w naszej historii. Pochodzimy z tej samej krainy, albo mieliśmy takiego bardzo podobnego przyjaciela, albo mój przyjaciel jest twoim wrogiem. Tak, takich powiązań jest na pęczki. Ale tak, bardzo to zarówno mi, jako mistrzowi gry ułatwiło życie, bo też w trakcie losowania mówię, aha, ten z tamtym, już tu mam gotową paczkę, nie? Następny dawaj. I to wszystko fajnie potrafi złączyć się w jedną całość. Walka. Jest o niej bardzo dużo. Może to nie jest system typowo stworzony do walki, tak jak, nie wiem, Dungeons and Dragons, które, jak to ostatnio powiedział Dredu, sprowadza się zawsze do tego, żeby spuścić komuś łomot, ale jednak jest tutaj zagwozdka, która spędziła sen niejednemu z oczu. Punkty wytrwałości, przytomności i zdrowia. Co kiedy odjąć? Bo to po prostu ja do tej pory jeszcze nie rozgryzłem. To jest tak.
Są rzeczywiście trzy pule takiej odporności, które są wykorzystywane do różnych rzeczy. Najłatwiej wytłumaczyć punkty zdrowia, bo to są hapeki. To znamy z innych systemów. Z tym, że w Witcherze bardzo ważny jest sprzęt. I w związku z tym pancerz, który ma postać, może dosyć skutecznie ją ochronić przed stratą właśnie tych punktów zdrowia i trzymać ją przy życiu naprawdę dosyć długo. Tak naprawdę dla postaci, która ma lepszy pancerz niż ci, którzy ją atakują, mają broń, to głównym zagrożeniem są krytyki. Ale o tym może za chwilę. Punkty zdrowia są łatwe. Punkty wytrwałości, jak się chwilkę pogra, to one też stają się czymś dosyć jasnym, bo one są głównym zasobem, z którego korzystamy, żeby robić fajne rzeczy w trakcie walki. To są punkty, które postaciom czarującym służą do rzucania czarów, postaciom bojowym służą do dodawania sobie dodatkowych akcji. One mają masę różnych zastosowań, czasami rozmaite mechaniki też na nich żerują, takie, które są związane z konkretną postacią. I punkty. To jest tak, że pod pewnymi względami Witcherowi koncepcyjnie bliżej jest do drugiej edycji Pathfindera z jego ekonomią trzech akcji niż do DD-ków, w których jest masa różnych rodzajów akcji. My sobie, zarządzając naszymi zasobami postaci, decydujemy tak naprawdę, czy zrobimy w danej turze mniej czy więcej. Czy to będzie tak, że podbiegniemy do kogoś i go zaatakujemy i tyle, czy podbiegniemy, zaatakujemy, wycofamy się, coś pokombinujemy. W tej walce można robić dużo różnych rzeczy, bo w trakcie walki może też działać konflikt społeczny równolegle do zadawania obrażeń fizycznych. Oczywiście w tle pojawia się magia, pojawiają się różne specjalne zdolności. Tego z początku nie jest dużo, ale im bardziej wchodzimy w te zaawansowane zasady walki, im bardziej postacie rozwijają się na tych drzewkach rozwoju, tym tych różnych opcji jest więcej. No i te punkty wytrwałości zasilają bardzo dużo z tych mechanik. No i w końcu są punkty przytomności, które są czymś jeszcze o tyle oddzielnym, że o ile hapeki, te punkty zdrowia, to ich nie traci się wcale aż tak łatwo, o ile punkty wytrwałości, no to są właśnie zasobem, nad którym panujemy, to w tej grze bardzo istotną rzeczą, istotnym efektem, który się pojawia w różnych momentach gry, jest wykonanie testu przytomności. On się pojawia przy każdym trafieniu krytycznym, nawet bardzo drobnym, które nawet nie zaszkodzi specjalnie postaci. On się pojawia przy rozmaitych efektach związanych z działaniem broni, z działaniem specjalnych ataków stworów, z działaniem niektórych rodzajów magii. To jest test, który się wykonuje na 1/10 wartości punktów przytomności. No i jeżeli postać tego testu nie zda, to jest nieprzytomna, została wyłączona z walki na jakiś czas i nie może się bronić. Dobrze, powiedziałeś rzut. Jak się wykonuje ten rzut? Powiedzmy, nie wiem, moja postać ma 80 punktów przytomności, czyli muszę rzucić na kościach minimum 8, żeby mieć sukces. Znaczy, ten test się wykonuje przeciwko poziomowi trudności 10. W związku z tym, jak masz 80 punktów przytomności, to musisz wrzucić 2 albo więcej, żeby zdać. Znaczy, przepraszam, 3 albo więcej, żeby zdać, bo trzeba. Nie zawsze. Przepraszam, chwilkę. Spokojnie, spokojnie.
się zatchnąłem. Żeś mi nie zszedł tutaj na nagraniu, dopiero będzie. Już w porządku. Trzeba, w tym systemie jest tak, że trzeba przebić poziom trudności, czyli mieć o jeden więcej, więc jak masz 80, to musisz rzucić 3 albo więcej. To przepraszam. Czyli poczekaj, ta jedna dziesiąta punktów przytomności to już nasza baza, tak jak cecha czy zdolność, którą się sumuje z rzutem. Tak. I teraz Dobra, tak. Teraz w tym rozumiem. Systemie wszystko się zaokrągla w dół. W związku z tym, jak masz tych punktów, proszę jeszcze na kilka. Dobrze, w porządku. Proszę. W tym systemie wszystko zaokrągamy w dół. Więc kiedy masz 80 punktów przytomności, to musisz rzucić te 3, żeby test zdać. Ale jeżeli masz 79 punktów przytomności, to musisz rzucić już 4. Tak. W związku z tym ataki, a jest trochę takich typów ataków, które celują w punkty przytomności. Przede wszystkim to są ataki bez broni, czyli tłuczenie się po pysku z przeproszeniem. One ci będą obniżały te punkty przytomności, a przez to zwiększały szanse na to, że cios twój albo sojusznika, nawet taki, który nie jest zabójczy, nawet taki, który nie spowoduje jakichś bardzo poważnych obrażeń w te punkty zdrowia, położy przeciwnika, bo on nie będzie w stanie zdać swojego testu przytomności. Czyli te punkty przytomności się regenerują po jakimś czasie, czy to się obniża permanentnie? Tak. Te wszystkie odporności postaci, one się powoli regenerują. Tutaj zależy oczywiście, która jak, punkty zdrowia wolniej, wiadomo. Punkty wytrwałości, nawet w trakcie walki można kilka odzyskać. W związku z tym tutaj wszystko zależy od tego, o czym konkretnie mówimy. I punkty przytomności też się regenerują z czasem. Test to wszystko, no jeszcze są punkty determinacji, które z kolei są wykorzystywane przede wszystkim w konflikcie społecznym, właśnie do takich ataków społecznych rozmaitych, które można też wykonać. W związku z tym postać, znaczy przeciwnik, z którym się spotkamy, może być bardzo mocny w jednym, ale możemy znaleźć jakiś jego słabszy punkt. Możemy obejść jego na przykład potężną zbroję, której nie jesteśmy w stanie ruszyć w żaden sposób, bo nasz czarodziej potrafi tylko rzucać kamyczkami, a wojownik ma taki niespecjalny miecz. Ale może się okazać, że ten zakuty w zbroję rycerz nie ma jakiejś specjalnie silnej woli, determinacji, i bard zmusi go do tego, żeby się dwa razy zastanowił, zanim nas zaatakuje, czy tam wprawił go w konfuzję. A może być tak, że jakiś wyjątkowo twardy i uparty zawodnik będzie właśnie podatniejszy na to, żeby wchodziły w niego jakieś niezbyt duże krytyki, bez duży i powolny. I wtedy zbicie mu trochę tych punktów przytomności, tak żeby ten test był dla niego trudniejszy, może nas uratować przed na przykład byciem rozdeptanym przez trolla. Tak, a propos punktów różnej maści, już może nie stricte do samej walki, teraz mi się przypomniało, są ten punkty farty. Ja może niezbyt dokładnie się zagłębiałem jeszcze w podręcznik, a studiuję go regularnie, żeby nasze przygody były jak najfajniejsze z wykorzystaniem różnych mechanik, ale z tego, co też czytałem bodajże na RPGowej Alchemii, taką nazwijmy to recenzję, to te punkty nie są określone, że są do zregenerowania. Mogę się mylić w tej kwestii. One są
Z tego, co pamiętam, one są na sesję po prostu. A, czyli to jest pula taka na sesję. To jest podobnie jak punkty szczęścia funkcjonowały w drugiej edycji Warhammera, na przykład. Dobra, to teraz wiele wyjaśnia. I jestem całkiem przekonany, że to gdzieś jest napisane. No nie możliwe, powiem że ci to dokładnie uciekło. W tej chwili gdzie, ale jestem, ale jestem o tym głęboko przekonany, że mamy to w tekście. Tego Dobra. tekstu trochę jest, no nie da się ukryć, to jest duży system. Te punkty farta, one są inwestycją w test, na którym nam zależy. Przede wszystkim te testy, w których może dojść do pecha, gdzie chcemy rzeczywiście go zdać. Je wydaje się, niestety jedni lubią takie mechaniki, inni nie, przed samym rzutem. Więc test loteria, test postawienie na to, że się uda. Wydanie tych punkcików, które tam mamy, no, większość postaci nie ma ich aż tak dużo, żeby ten ważny test nam się powiódł albo się udał lepiej. No bo czasami właśnie zależy nam na tym, żeby wygrać w walce z przeciwnikiem, chociaż to o tyle, żeby wbić mu nawet tego najsłabszego krytyka, żeby musiał wykonać ten test przytomności nieszczęsny. Tak. Bardzo to jest. Nie, no to jest, inni powiedzą, że fajniejsze są takie punkty, które wydaje się po teście, no ale to zależy, czy ma się duszę hazardzisty. Dokładnie. Bardzo fajne jest rozwiązanie, które też mi się spodobało w Cieniu Władcy Demonów. Tam jest taka, jest to nazwane przychylnością i można je mieć jeden punkt naraz. I to mistrz gry jakby go przydziela graczom za jakieś akcje, tak? Jeżeli gracz zaimponował, to może go dostać. I go się wykorzystuje po rzucie i on daje automatyczny sukces. Tak, to trochę przypomina punkty inspiracji z piątych dedeków na przykład. Nie wiem, aż tak nie grałem w dedeki. I to jest fajne, bo masz ten jeden punkt i możesz go kisić do jakiejś fajnej akcji. A i pytanie, potem musisz kombinować bez tego punktu, żeby jakoś mistrzowi gry zaimponować, żeby jednak on stwierdził, że ten punkt się należy. Oczywiście gracze moi starają się przypominać, Stasiek, a to było takie fajne, żebyśmy mogli dostać. My też tam już parę sesji odegraliśmy, ale no nie o cieniu. Jak masz takich graczy, to zagrajcie w Exalted albo w Seven Sea, gdzie mistrz gry ma właśnie masę okazji do nagradzania graczy za fajne zagranie. No albo właśnie w Wory Końca Świata, gdzie takie opcje też są. W Witcherze mistrz gry nagradza punktami wprawy, nagradza PDK, tak. To jest przede wszystkim jego narzędzie i rzeczywiście może jest tam opisane przy 9 punktach wprawy, że je się przyznaje, kiedy mistrz gry sam wstał i klaskał. Tak. Ja za każdym razem, już dopiero trzy razy rozdawałem jakby każdej drużynie po razie i za każdym razem zaglądałem w tą tabelkę, jak ich ocenić, żeby nie za wysoko, ale też nie za nisko. I średnia wypadła 5 pośród wszystkich 9 graczy. I myślę, że to jest sprawiedliwe, szczególnie, że tu mówię, nasze pierwsze spotkania także jeszcze zdążą się porozwijać. Sama no walka jest bardzo rozwinięta, szczególnie jeżeli jeszcze w drużynie pojawia się Wiedźmin, on też ma specjalne zasady, ale to chyba na samą walkę to by się przydał oddzielny odcinek, żeby pogadać, bo... Znaczy, Wiedźmin nie ma... Bo to jest, o tyle jest fajnie, że Wiedźmin nie ma specjalnie dużo zasad tylko dla siebie. On korzysta z reguł ogólnych, aczkolwiek to jest tak, że Wiedźmin jest po prostu profesją hybrydową, można tak powiedzieć. On jest gdzieś pomiędzy wojownikiem a postacią czarującą. Ma jakiś nieduży zapas tej magii, z której może skorzystać, bardzo wyspecjalizowanej i fajnej ze względu na swoją pewną elastyczność. To ciekawe w tej interpretacji świata Wiedźmina, czarodzieje mogą się nauczyć znaków.
I mogę powiedzieć, że w moim doświadczeniu wielu czarodziejów decyduje się na naukę znaków, bo one co prawda, przynajmniej na początku, bo one co prawda nie są tak potężne jak potężniejsze zaklęcia, ale są bardziej właśnie Praktyczne. elastyczne, łatwiej się dostosowują. Dostosowują do takich, no właśnie, ich praktyczność jest bardzo, bardzo wysoka i bardzo, bardzo potrafią być przydatne w wielu sytuacjach. No i oczywiście korzysta z alchemii, ale z alchemii też korzystają wszyscy. Wiedźmini mają kilka specjalnych alchemicznych eliksirów, odwarów, z których tylko oni mogą korzystać bezpiecznie, ale alchemia też jest ważną częścią funkcjonowania w zasadzie wszystkich postaci, które ładują się w jakiś większy kłopot w tym świecie. Czy to próbują walczyć z potworami, czy przetrwać w na froncie warunkach wojennych. Tak, no, tak, jak najbardziej. Czy też wracają do domu po pijatyce, a żona czeka z wałkiem. Tak, to też ciężka walka jest. To od tego też jest alchemia. Od tego też jest alchemia. Wspomniałeś o czarodziejach. Bardzo mnie cieszy to bardzo, bo to jest nasz następny punkt w naszej rozmowie. Wydaje mi się, nie chcę powiedzieć, że jestem pewny, wydaje mi się, że samych zaklęć nie jest mocno dużo, ale zostały one dość fajnie rozbudowane poprzez podział na nowicjusza, czeladnika i mistrza. I są, ich działania też są nie do końca w niektórych przypadkach tak mocno jasno określone, właśnie, że można sobie pozwolić na naginanie jego działania. Czy zgodzisz się z tym moim postrzeżeniem, czy wręcz odwrotnie? Nie jest ich bardzo dużo na razie. Na razie. Bo jednym z dodatków, który mamy, który jest w przygotowaniu teraz, jest Księga Chaosu, Tome of Chaos, w którym jest masa rozmaitej dodatkowej magii. Ale dużo spośród tych rozmaitych zaklęć, czarów czarodziei, wokacji kapłanów, znaków wiedźminów, jest o tyle elastyczna, że w zależności od tego, jak nam test pójdzie, to potrafią one działać lepiej lub gorzej, dawać nam więcej albo mniej. Wiele z nich ma oprócz zastosowania jakiegoś takiego bardziej bojowego, ma zastosowanie fabularne. Przydaje się nie tylko w przypadkach jakichś konfliktów, tylko właśnie tak na co dzień. No i typów tej magii jest trochę, bo mamy zaklęcia, no to jest taka klasyczna magia w stylu wyczarujemy sobie sadzawkę z wodą, obrócimy kogoś kamieniami, wypuścimy kogoś kulę ognia, postawimy magiczną tarczę. To jest magia, która działa na szybko i właśnie sprawdza się dobrze w walce. Mamy rytuały, czyli magię, którą wykonujemy bardziej na spokojnie, która wymaga składników. Zresztą to jest tak, że w ogóle takie różne elementy craftingu, trochę zainspirowane tym, co się dzieje w grach wideo, zostały wprowadzone do tego systemu. I one działają całkiem fajnie, zarówno jak ktoś chce mocno się na nich skupić, jak i kiedy grupa nie jest nimi aż tak bardzo zainteresowana, bo przynajmniej mają źródło dochodów, mogą sprzedawać to, co tam uzbierali sobie po drodze. Dokładnie. No ale właśnie rytuały też trochę korzystają z tych zasad tworzenia różnych rzeczy, mają składniki, trzeba znać ten właśnie sam rytuał, zebrać odpowiednie rozmaite przybory, ale też substancje, które mogą pochodzić na przykład od potworów, więc czarodzieje mają powód, żeby łazić tam po bagnach i na te potwory polować, a przynajmniej opłacić wiedźmina, żeby to za nich zrobił. No i te rytuały są magią, która daje sporo, ale te efekty są
powolniejsze. Na przykład magią można spojrzeć na wielkie odległości, magią można uzdrawiać w sposób taki ciągły, intensywny. Takimi rytuałami można zamknąć kilka różnych efektów magicznych w jakimś rodzaju zbiornika i potem wykorzystać. No, rozmaite rzeczy tutaj można tymi rytuałami robić, a za to się płaci poświęceniem czasu, no i pieniędzy. No i w końcu są klątwy. I to jest jeszcze inny typ magii. Typ magii, który przynajmniej tak flafowo pod względem, tak teoretycznie, może być użyty nie tylko przez postaci, które się na magii znają, bo te klątwy mogą sprowadzić również zwykli ludzie, czy to klątwy, czy nawet potężniejsze od nich przekleństwa. No i takimi klątwami można... One, klątwy są bardziej ryzykowne dla tego, kto je rzuca, to warto o tym wspomnieć, że one mogą się odbić i trafić tego, kto próbuje kogoś przekląć. One zwykle kosztują postać dosyć dużo i tej wytrwałości, a często też punktów zdrowia, bo w magii jest tak, że jeżeli się przekroczy granicę swojego wigoru, to jest taki współczynnik, który każda normalna postać ma na zero, a czarujący mają na ileś tam w zależności od profesji. To jest taki potencjał magiczny dla tych, którzy nie znają tego systemu. Jak się to przekroczy, to się nie tylko wydaje punkty wytrwałości, ale też się traci punkty zdrowia i to szybko się je traci. No ale te klątwy potrafią zrobić różne naprawdę potężne rzeczy w świecie gry. Od takich drobniejszych, jak na przykład spowodowanie, że jakiś bohater niezależny zaczyna mieć paranoję i wydaje mu się, że w każdym cieniu ktoś na niego czyha. Wszyscy szepczą za jego plecami. Po takie moce, które sprawiają, że póki klątwa trwa, to wszystkie zwierzęta atakują tego, kto jest nią obciążony, a przynajmniej traktują go jako swojego wroga. Widziałem walkę z bossem, która się skończyła tą klątwą. Chyba nawet dwie takie walki, szczerze mówiąc. No, temat jest tak samo obszerny, jak pozostałe nasze podjęte do tej pory tematy. Wydaje mi się, że nie wiem, jak ty do tego podchodzisz, ale jeżeli chodzi o właśnie szczególnie o klątwy i zaklęcia, to same zaklęcia już takich starszych czarodziejów, ja nie mówię o gdzieś tam pierwszych adeptach, którzy dopiero poznają tajniki, to nawet można byłoby się pokusić o tworzenie własnych, tak jak zresztą zachęcał tutaj Warhammer do tworzenia swoich rytuałów, do tworzenia nowych zaklęć. W sumie jak najbardziej. Zresztą w dodatkach pojawiają się nawet beni, którzy są znani z tego, że stworzyli jakieś zaklęcie. Właśnie takie typowe dla nich. No ale to właśnie tak naprawdę wchodzimy w tematykę tego, co się pojawi w kolejnych publikacjach. No właśnie, i to wchodzimy do tego samego tematu. Dodatki, dodatki, dodateczki. Mamy wiedźmińskie zapiski, mamy wóz Rudego... O Jezu, gdzieś mi to uciekło. Rudolfa Kazmera. Rudolfa, ale byłem blisko. Mamy tak, to tak, mamy dodatki do Witchera, dzielą się tak naprawdę na trzy grupy. Po pierwsze, mamy dodatki, które wyszły drukiem, i tutaj tempo wydawania po angielsku tych dodatków nie było jakieś specjalnie imponujące. Wychodził mniej więcej jeden do roku. No i mieliśmy właśnie podręcznik podstawowy, mieliśmy Władców i Włości. To jest ekran mistrza gry plus taka broszurka z nową profesją, z niziołkami jako rasą grywalną, z zasadami dla baz postaci gracza, no jakimiś drobiazgami. Wiedźmińskie zapiski, to jest solidniejszy dodatek. Mam. O Wiedźminach, potworach, śledztwach.
Dalej, Księga Opowieści, którą teraz mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli już kierować do druku. Nie wiem, kiedy, mówisz, w kwietniu będą ludzie mogli posłuchać tego, o czym tutaj mówimy. To zobaczymy w kwietniu, na jakim będziemy etapie. Ta Księga Opowieści to jest przede wszystkim zbiór przygód, które mogą stanowić taką luźną kampanię albo być rozegrane oddzielnie. Tam jest dużo oczywiście potworów, BN-ów, właśnie jakieś dodatkowe zaklęcia, którymi dysponują rozmaite postacie, ale też jest dużo opcji dla nowych bohaterów. Są trzy nowe rasy, jest dodatkowy ekwipunek, jakieś masa różnych fajnych rzeczy, którymi można pograć sobie, między innymi bobołaki. Bobołaki to jest bardzo ważna rzecz. Zawsze powtarzam, że bobołaki to jest absolutna podstawa. Pytałem się w czasie tłumaczenia podręcznika podstawowego, kiedy Pondsmithowie wypuszczą zasad dla bobołaków, czemu oni mają ich w podstawce. Bobołaki to jest klucz świata wiedźmińskiego według mnie. No i będą teraz, nareszcie. Super, cieszy mnie to również ogromnie, na pewno. To jeszcze dodam, skończę tylko, to jeszcze jest jeden dodatek, który mamy, który teraz jest w tłumaczeniu jeszcze, więc w kwietniu już pewnie będzie przetłumaczony i tam na etapie jakiejś redakcji, korekty, może już będzie trafiał do składu, zobaczymy. To jest dodatek o czarodziejach, kapłanach, magii jako takiej. Z kolei to, co powiedziałeś, te wozy Rudolfa Kazmera, przewodniki Siriola, rozmaite tego typu rzeczy, to są dodatki darmowe w PDF-ach. Ich wyszło, jak się nie mylę, tam z 15 chyba po angielsku. Wszystkie mamy już przetłumaczone, część mamy już opublikowanych, część jest tam na różnych etapach redakcji, składu, zatwierdzania, albo zatwierdzanie tych materiałów zawsze chwilkę zajmuje. No i jeszcze są materiały z czwarku z Wiedźminem, co jest kolejną warstwą tego wiedźmińskiego świata. The Witcher. Ja już tak z ciekawości odpaliłem na szybko waszą stronę. Mamy w protezy i wózki, mamy wóz Rudolfa, poradnik Siriola, wozy i podróże. Tutaj smaczek, jeżeli dobrze pamiętam, powstał na Prima Aprilis Wiedźmińska Szkoła Ślimaka. Tak, na zeszłorocznym Pyrkonie prowadziłem przygodę o tej szkole. Super. Narzędzie wiedźmińskiego fachu, Władcy i Włości, wiedźmińskie zapiski, o których wspomniałeś, Wiedźmińska Szkoła Manticore. Tak. I tutaj parę dodatków do tego, co powstało, czyli wóz Rudolfa w różnych wersjach, sam Rudolf jako NPC, profesja chłopa i edytowalne karty postaci i darmowy starter. Takie materiały. Tak, te wozy Rudolfa Kazmera to każdy jest oddzielnym takim małym dodatkiem rozszerzającym listę ekwipunku. Jeden jest poświęcony alchemii, inny to są różne wzmocnienia dla kusz na przykład. No, rozmaite rzeczy tam można znaleźć na tym wozie Rudolfa Kazmera. A Rudolf Kazmer to jest postać z punktu widzenia której są napisane wstawki fabularne w podręczniku podstawowym, i który się pojawia w rozmaitych przykładach w tym podręczniku. Więc nie przykuło to moje uwagi, więc może tak nie zwracam na takie detale. Warto poczytać niektóre z tych historyjek, bo to dwie są takie postacie, które się przewijają przez cały podręcznik. Właśnie Rudolf Kazmer i Brandon z Oxenfurtu. Rudolf Kazmer to jest tak naprawdę głos Cody'ego Pondsmitha, a Brandon z Oxenfurtu głos jego matki, Lizy Pondsmith. Pytaliśmy się, czy moglibyśmy dla polskich czytelników jeszcze jedną tak postać wprowadzić, ale się nie zgodzili. Ja chyba muszę zrobić z Wiedźminem tak, jak robiłem z Warhammerem drugą edycją. Po prostu księgę spaczenia przed spaniem sobie poczytać. Wtedy może wszystkie takie smaczki uda mi się wyłapać.
No te historyjki fajnie komentują to, co masz na stronach podręcznika, sprawiają, że ta lektura nie jest taka sucha pod względem mechanicznym, a wiele z nich to są dosyć zabawne anegdotki. Dobrze, a powiedz mi, ty jako wydawnictwo, jak oceniacie polską wersję Wiedźmina, bo już pomijam angielsku, czy po latach, po korespondencji z klientami, z fanami, gdybyście mieli taki dodatkowy budżet, który musicie na to przeznaczyć albo go tracicie, czy byście coś zmienili, nie wiem, w składzie, w merytoryce, w szacie graficznej? Ja powiem tak, my co mogliśmy zmienić, żeby uczynić to polskie wydanie Wiedźmina fajniejszym dla polskiego czytelnika, to zrobiliśmy. Polskie wydanie Wiedźmina ma okładkę zrobioną trochę inaczej, znaczy ilustracja jest taka sama, ale format jest trochę inny, nie jest to taki błyszczący papier. Papier mamy lepszy. Mamy na wewnętrznych stronach okładki mapę, której nie ma w wersji anglojęzycznej. Mamy kilka ilustracji, które w podręczniku anglojęzycznym się... No one tak naprawdę były ukrywane albo przycięte bardzo, a myśmy je wyciągnęli, zrobili tak, żeby były lepiej widoczne. W wielu miejscach zapytaliśmy się, czy możemy coś dopisać, skomentować, troszeczkę uzupełnić. W jednych miejscach przeszło, w tych miejscach nie przeszło. Zrobiliśmy... To jest dostępne do ściągnięcia za darmo, też taką alternatywną wersję przygody wprowadzającej, rozbudowującą ją trochę, bo ta przygoda, która jest w podręczniku podstawowym, jest prosta do poprowadzenia, ale paru wątków nie wyjaśnia i nie rozwija, więc zrobiliśmy też taką wersję bardziej rozbudowaną. Trochę rzeczy, których włożyć do podręcznika nie mogliśmy, to je rzuciliśmy za darmo po prostu jako materiały do ściągnięcia. One wisiały dłużej albo krócej tam na stronie Kopernikusa. No i cóż, no, podręcznik polski do Witchera jest w związku z tym trochę bardziej objętościowo pojemne, troszeczkę jest większe, ale to też wynika z tego, że po prostu język polski zajmuje więcej miejsca. To prawda. I to tego się nie da przeskoczyć. Ale co jeszcze chciałem tutaj dodać? A, no i oczywiście to jest tak, że fani anglojęzycznego Wiedźmina, jak siadają do stołu do gry Witchera, to muszą sobie sprawdzić, które wydanie podręcznika mają. Bo się zasady w kolejnych erratach, w kolejnych wydaniach, w drukach tego podręcznika trochę pozmieniały. Pewne rzeczy wchodziły, inne wychodziły, pewne zmiany były cofane. No to ale to wiadomo, tylko że... przy angielskiej wersji. To przy angielskiej wersji. My w trakcie tego tłumaczenia staraliśmy się być po pierwsze na bieżąco z tymi erratami, które wychodziły, a po drugie trochę pokonsultować to, żebyśmy mieli taką stabilną wersję, na której będziemy mogli bazować całą resztę tłumaczeń, bo nie da się ukryć, że rynek anglojęzyczny jest trochę większy od polskiego. No oczywiście. Więc w oczywisty sposób tych druków kolejnych wydań poprawionych Witchera po angielsku może być więcej niż po polsku. Więc już nie chcieliśmy uniknąć tych kolejnych bardzo pozmienianych wydań, tylko mieć taką wersję, do której będziemy mogli się odwoływać. No poprawić oczywiście takie omyłki, które nam się pojawiły w tekście, jakieś wpadki językowe, gdzieś jakąś linijkę zjadło, no to się zawsze zdarza, ale żeby ta wersja, którą wypuścimy, była
możliwie najbardziej odpowiadała temu, o co chodziło w tym Witcherze, w momencie, w którym nam zatwierdzali ten podręcznik. To jest też tak, żebyśmy nie musieli kolejnych wydań za każdym razem zatwierdzać, tak, żeby nie przychodzić przez kolejną Wydaje mi się, że tak jak ja się studiuję, nie ma takich zastrzeżeń wzrokowo dla mnie, że jest coś nie halo. Jest fajnie, tylko ja mam pytanie, na które trzeba chyba raz, a dobrze, głośno odpowiedzieć. Czemu jeszcze nie ma PDF-a? To jest tak, że tak jak mówiłem, nasza droga do tego Witchera była dosyć długa. Myśmy, Kopernikus się dogadał z Arthur Sorian Games w sprawie wydania na dosyć długo przedtem, zanim ten podręcznik rzeczywiście wyszedł. Ten system był trochę opóźniany tam w Stanach. On miał wyjść wcześniej. No i te rozmowy w związku z tym też musiały się odbyć jeszcze odpowiednio wcześniej, żeby tę licencję zabezpieczyć. No i wtedy jak wyszło w 2019, to te rozmowy pewnie były jakoś w 2016, może no, 17. No góra, ale raczej chyba w 16, 15-16. No to wtedy ani jedna, ani druga strona nie patrzyła na rynek PDF-ów tak jak współcześnie się to robi. Po prostu licencja tych PDF-ów nie obejmuje. Strona amerykańska chciała mieć większą kontrolę nad tym, jak te PDF-y wychodzą. Oni zresztą mają PDF-y tego wszystkiego, co myśmy przygotowali. I szczerze mówiąc, jakby chcieli, mogliby oni to dystrybuować. Myśmy się pytali kilka razy o te PDF-y. Jest jakiś odzew i być może przy jakimś odświeżaniu licencji będziemy mogli też te PDF-y wypuścić, ale tutaj no, nie ja prowadzę te negocjacje. Tak? No oczywiście. No jednak nie ukrywajmy, cała technologia, cały rynek w każdym aspekcie, nie tylko RPG-owy, poszedł do przodu i często gęsto gra się jednak online i wertowanie gdzieś tu podręcznika z boku, a po prostu zrobienie alt-tab, wpisanie strony, no jest dużo wygodniejsze i praktyczniejsze. Nie, no to jest oczywista sprawa i zdajemy sobie z tego sprawę, ale zdajemy sobie no wiemy, że to tak wygląda teraz. Osobiście? Natomiast tak jak mówię, no ta licencja została, ta umowa została podpisana na długo przed pandemią, na długo przed tym momentem, kiedy przeszliśmy bardziej do grania online. Po polsku nawet ten system wyszedł zanim to wszystko się poszło kilka kroków szybko w tę stronę w wyniku tego, co się działo na świecie. No i tak się złożyło, że akurat się na to nie umówiliśmy. Może się udało jeszcze umówić, ale bardzo dużo rzeczy jest dostępnych w PDF-ach za darmo. Jest starter ze skróconymi zasadami, jest no właśnie masa różnych dodatków, jest oczywiście masa przygód, jest masa rozmaitych pomocy dla mistrzów gry i graczy, które wychodziły w ramach tego naszego projektu Czwartki z Wiedźminem, tak, o którym uparcie wspominam, ale uparcie o nim wspominam dlatego, że tak jak mówiłem, tych dodatków oficjalnych nie ma aż tak dużo. Jest raz, dwa, trzy, cztery duże dodatki i kilkanaście PDF-ów. Mm-hmm. Natomiast ta biblioteka Czwartków z Wiedźminem, rzeczy robionych przez fanów, przez ludzi, którzy pracowali przy polskim wydaniu, przez ludzi, którzy są znawcami twórczości Sapkowskiego też, no to ona jest ogromna i ona podtrzymywała w dużym stopniu ten system w pamięci społeczności pomiędzy tymi kolejnymi większymi wydaniami papierowymi. A społeczność mamy bardzo fajną.
Tak, to się muszę zgodzić. Bardzo ciepło zostałem przywitany na grupie. Widzę to po słupkach po prostu przy wyświetleniach, więc fajnie. Widać, że się ludziom zresztą też to podoba. Ja osobiście trzymam mocno kciuki, że kiedyś uda wam się załatwić tą licencję na PDF-a, bo to naprawdę w obecnych czasach cyfryzacji. Obecnie chyba nawet wydawnictwa nie robią tak, że wydają samą papierową wersję bez elektronicznej wersji, bez PDF-a. Teraz wszystko jest dostępne. Różne wydawnictwa robią bardzo różnie, ale rzeczywiście rzadko się teraz zdarza, by coś wychodziło bez wersji elektronicznej. My się zbliżamy powoli do końca. Stało się już to tradycją, że zawsze na koniec swojej rozmowy odbijam tą piłeczkę i to ty możesz zapytać mnie jako twórcę, jako fana Wiedźmina, niekoniecznie stricte samego Wiedźmina, choć tego tematu się trzymaliśmy w czasie naszej rozmowy. Czy jest coś faktycznie, o co chciałbyś Jakubie mnie zapytać? Słyszę, wcześniej też wiedziałem, bo też się przyglądam temu, kto się tym Wiedźminem interesuje i kto go prowadzi w internecie. No ale słyszę, że prowadzisz to, historia się rozwija, więc chciałem się ciebie zapytać, czy jest coś, co sprawiało ci jakieś trudności? Może czymś mógłbym ja ci pomóc, żeby tobie się z tym Wiedźminem, z tym podręcznikiem bawiło lepiej, żeby było ci łatwiej. Może jak coś było mało zrozumiałe, albo coś wymaga jakiegoś rozwinięcia, komentarza, albo odesłania właśnie do jakiejś pomocy, która mogłaby ci ułatwić zabawę. Wiesz co, moje przygody z Wiedźminem są czymś dla mnie nowym, jeżeli chodzi o tego papierowego RPGa. I sama mechanika nie jest trudna, też jestem typem człowieka, który przeczyta, to jest jego jedno zdanie, a jak zagra, przetestuje w praktyce, to jest zupełnie inna para kaloszy. I do tej pory, nie licząc, jakby to nazwać, żeby nie obrazić, niedomówień, o tak bym to nazwał, niedomówień, niedociągnięć, właśnie jak z tym fartem, nie wiem, czy to ty brałeś udział w tej rozmowie na fejsie, w komentarzu, czy któryś z fanów, w ekwipunku postaci jest wypisany buzdygan, a w ekwipunku nie ma rozpisanych dla niego statystyk, trzeba go podciągnąć tam bodajże chłopacy podpowiadali pod maczugę. I to z jednej strony jest mały kłopot. Tak, te bronie są często kategoriami broni całymi. Te, które mają rozpisane. Jako fan świata fantazy, maczuga i buzdygan są dwie różne rzeczy i nie pomyślałbym pierwotnie, żeby to po prostu pod to podciągnąć, ale okej, nie ma w tym nic złego. Co do samych zasad, ciężko mi jeszcze teraz jest się w pełni wypowiedzieć, bo tak jak mówię, poznaję. Cały czas razem z niektórymi swoimi graczami uczę się tak naprawdę jeszcze tego systemu. I zawsze i wszędzie mówię, że mechanika ma nam pomagać, nie przeszkadzać. Jeżeli wychodzi sytuacja, która wymaga rozwiązania mechanicznego, którego nie znam, mamy podejrzenia, że może być w podręczniku, ale go nie znam, to z reguły robię tak, że mówię, ok, zróbmy tak i tak, jeżeli gracze się zgadzają, to tak robimy, a ja mam z tyłu głowy już notatkę, żeby tego poszukać, czy tego nie ma. I faktycznie rzadko się zdarza, żebym z czegoś całkowicie rezygnował mechanicznie. Często rezygnuję z obciążenia, bo mi się po prostu nie chce liczyć i mi szkoda czasu na takie rzeczy. I zawsze mówię, na chłopski rozum. Jeżeli masz dużo siły, dużo krzepy, no to dźwigniesz więcej niż niziołek, ale już armaty na plecy nie weźmiesz, tak? Trochę żartując. Przyznam szczerze, że do tej pory troszkę podpytałem specjalnie o te punkty przytomności, wytrwałości i tak dalej i nie wynikało to z tego, że nie rozumiem, tylko po prostu też nie doczytałem wszystkiego. Fakt, mieliśmy walkę, więc punkty zdrowia były dla mnie znane, punkty wytrwałości też. I tutaj z punktami przytomności, z tym ogłuszaniem właśnie miałem tylko zagwozdkę, kurde, te muszę gościa sieknąć parę razy, żeby on zemdlał, coś mi tu nie pasowało, a że też mam dwójkę dzieci, żonę i normalny etat, więc nie mam tyle czasu, ile bym chciał na czytanie. Nie no, normalna sprawa. Zapamiętam twoją propozycję i jeżeli znajdę coś, czym będę miał problem, nie będę rozumiał albo będę potrzebował jakiegoś rozwinięcia jako osoby, która ten system
w Polsce wprowadziła, tłumaczyła go, redagowała, to na pewno się do ciebie zgłoszę. Jasne, pisz śmiało, ale też pisz na grupie. Nasza grupa, ta wiedźmińska, jest bardzo, bardzo otwarta. Bardzo szybko można dostać odpowiedź na pytanie. Zdarza się tam, może nie jakoś ekstremalnie często, ale regularnie, że ktoś pisze: słuchajcie, prowadzę sesję, nie wiem, jak ta zasada działa, poszedłem do toalety, czy ktoś może odpisać na szybko? I zwykle ludzie dostają odpowiedzi w ciągu kilkunastu minut. Tak, takie sytuacje miały miejsce w innych systemach, z doświadczenia wiem. To jest bardzo, bardzo fajne, że fandom RPGowy bardzo się szybko zżywa, szczególnie jeżeli krążą ludzie wokół jednego systemu, jednego settingu. Ale z drugiej strony, patrząc na to, jak ci nasi aktywiści internetowi czasem się przekrzykują, ten prowadzi lepiej, ten prowadzi gorzej. Zacytuję tu na sam koniec trochę z innej beczki, ale to, co kiedyś powiedział Abelard Giza na scenie. Jeżeli powiesz dowcip i rozbawisz chociaż jedną osobę, to już jesteś dobry. Tak samo jest z RPG-ami. Jeżeli poprowadzisz sesję dla czterech osób i chociaż jedna osoba wyjdzie z niej zadowolona i powie, że było świetnie, to jesteś dobrym mistrzem gry. I takim akcentem chciałbym naszą dzisiejszą rozmowę zakończyć. Jesteś nowym rekordzistą, pobiłeś Radka Szeskiego od Alisów, z nim gadałem godzinę 20, tu na licznik patrzę godzina 26. Także jesteś nowym rekordzistą. Polecam się. Dziękuję, drodzy słuchacze, za wysłuchanie tego materiału. Dziękujemy Jakubowi za poświęcenie czasu, znalezienie tą wieczorną porą. Zapraszam oczywiście na stronę wydawnictwa, zarówno do materiałów związanych z Wiedźminem, jak i z innymi systemami spod skrzydeł Kopernikusa. Zostaje mi życzyć tylko dobrej nocy czy miłego dnia i widzimy się na przygodzie. Do zobaczenia. Moi drodzy, podobał się materiał? Cieszy mnie to bardzo. Ja Was zapraszam do wsparcia mojego kanału poprzez jeden z tych dwóch linków, do Patronite'a albo przez Ko-fi. Dzięki temu będziecie mieli wpływ na rozwój mojej działalności. Widzimy się na przygodzie.